Witajcie w piątym odcinku Razem Lepiej Podmas. Do świąt pozostało 27 dni. Jako, że nasze świąteczne przygotowania lubimy robić na spokojnie i cieszyć się nimi, a nie stresować, to pomyśleliśmy, że co tydzień usiądziemy tu i podzielimy się z Wami zadaniami na nadchodzący tydzień. W ubiegłym roku przygotowaliśmy darmowy planer, który wysyłamy na maila po zapisaniu się do naszego newslettera na wwwrazemlepiejpodcastpl łamane na podmas. I w naszych przygotowaniach będziemy też z niego korzystać. A więc zaczynamy! W naszym planerze dzielimy świąteczne przygotowania na pięć obszarów. Pierwszy to są porządki, potem dekoracje, menu, prezenty i relacje. I w obszarze porządkowym zaczynamy od tych dużych rzeczy, czyli na przykład umówienia świątecznych porządków, w tym mycia okien z ekipą sprzątającą. To jest naprawdę ostatni dzwonek, aby znaleźć kogoś, kto będzie mógł jeszcze przyjąć zlecenie. My w tym roku nie zamawiamy żadnej firmy, ale mamy jedno okno do umycia i zrobimy to w tym tygodniu. Jest to też bardzo dobry czas na to, aby pomyśleć o świątecznych ubraniach. Wyciągnijmy z szafy płaszcz, garnitur czy sukienkę, którą chcemy ubrać, udając się na kolację wigilijną. I sprawdźmy, czy wszystko w porządku, czy nie trzeba oddać do pralni, czy wszystkie guziki są na miejscu. To pozwoli zaoszczędzić masę stresu i biegania zaraz przed świętami. Możecie zrobić listę ubrań i dodatków, które chcecie dokupić. My podpowiadamy, że może warto w tym roku zaopatrzyć się w wygodny, świąteczny dres. Kiedy nagrywamy ten odcinek, to nie jesteśmy do końca pewni, jak będą wyglądać obostrzenia dotyczące branży beauty. Ale jeżeli można skorzystać z tych usług, to serdecznie zachęcamy Was do tego, aby zabukować termin u fryzjerki, fryzjera lub manikurzystki, manikurzysty. Koniec listopada to ostatni dzwonek na to, aby sprawdzić też samochód przed zimą. Wymienię tylko kilka z najważniejszych rzeczy, takie jak sprawdzenie stanu i naładowanie akumulatora, wymiana opon na zimowe i regularna kontrola ciśnienia ogumienia oraz posiadanie skrobaczki i sprayu do odmrażania zamków. Po więcej pro tipów jak przygotować auto na zimę, zapraszamy na naszego Instagrama, gdzie przygotujemy dedykowany post na ten temat. Ja tylko dodam, że warto mieć w samochodzie ciepłe rękawiczki do odśnieżania. Wiele razy to uratowało mnie przed zimnem. My w tej kwestii porządkowej w tym tygodniu planujemy jeszcze przetarcie skórz drzwi, futry i klamek, a także porządne umycie kratek wentylacyjnych. Przechodzimy teraz do sekcji Dekoracje. Pierwszym najważniejszym punktem w tej kategorii jest wybranie motywu przewodniego tegorocznych dekoracji. W tej kwestii oddaję głos naszej specjalistce, Judycie. Och, ten tydzień w naszym domu to, to będzie wspaniały festiwal świąteczności, bo oczywiście wyciągniemy wszystkie światełka i obwiesimy nimi cały nasz dom. Powiem wam też w ramach ciekawostki, że już od kilku tygodni na naszej grupie, tutaj lokalnej naszej wsi, trwa dyskusja, kto, jak ubiera dom i kiedy wszyscy ubieramy domy, i jest tworzona mapa, żebyśmy mogli sobie chodzić i oglądać, jak sąsiedzi udekorowali dom. I to też mi pokazuje, że każdy z nas szuka tej świątecznej otuchy i radości, bo ten rok dla wielu z nas był bardzo ciężki i po prostu potrzebujemy odrobiny normalności. Ach, i w tym roku do dekorowania światełkami domu robimy sobie grzane wino, więc polecamy wam ten trik. Czyli wyjdzie jak wyjdzie. A kiedy już udekorujemy dom, przychodzimy do środka i rozstawiamy naszą wielką choinkę kupioną za 20 funtów z drugiej ręki z dwoma kartonami różnych świątecznych ozdób, i będziemy dekorować, ubierać światełkami, będziemy sobie też rozwieszać zapaszki. Jeżeli ten tydzień to nie jest u was taki festiwal jak u nas, to jednak warto rozpakować te dekoracje, sprawdzić czy wszystko działa, zobaczyć czy bombki się nie potukły, czy światełka dalej świecą i ewentualnie zrobić sobie listę rzeczy, które chcemy dokupić lub wykonać własnymi rękami. Warto też pamiętać, że dekoracje to nie tylko choinka, ale to też dekoracja wigilijnego stołu, więc może trzeba dokupić jakieś świece, stroik, czy zestawę. I też nie odwlekamy. Czekajcie tego na ostatnią chwilę. Jeżeli macie gotową listę, to przysiądźcie do internetu i polecam Wam w tym roku zdecydowanie zakupy internetowe i zamówcie te wszystkie potrzebne rzeczy. Pamiętajcie też, żeby kupić opłatek i siano i mieć już w domu, a nie w Wigilię biegać, bo to jest chyba jedna z rzeczy, o które są najważniejsze i o których najczęściej zapominamy. Teraz jest też czas na to, by przygotować świąteczne menu. Należy w nim uwzględnić preferencje żywieniowe naszych gości. Tradycyjnie w Polsce wigilia jest posiłkiem bezmięsnym, ale są osoby, które są na przykład weganami i warto takie osoby uwzględnić przy rozpisywaniu i planowaniu posiłków. Dobrym pomysłem jest zacząć przeglądać przepisy na potrawy, które chcemy przyrządzić i skatalogować je w jednym miejscu. Na tej podstawie możemy już zacząć przygotowywać listę zakupów spożywczych, podzielić ją według składników, które możemy kupić z wyprzedzeniem i takie, które mają krótki termin przydatności. No i oczywiście nie zapominajcie o napojach. Tutaj chciałbym wam przypomnieć o tym, aby zanim przystąpicie do zakupów, sprawdźcie najpierw to, co macie w szafkach, bo często wiele z tych produktów znajdziecie gdzieś głęboko schowanych w waszych spiżarniach. To też jest moment, aby złożyć zamówienie na gotowe potrawy i ciasta. My w tym roku tak naprawdę do ostatniej chwili nie będziemy wiedzieć, gdzie i w jaki sposób będziemy spędzać święta, ale przygotowujemy sobie naszą listę potraw, które chcemy przygotować, no i powolutko opróżniamy nasz zamrażalnik po to, że gdybyśmy w ostatniej chwili polecieli jednak do Polski, móc zamrozić te przygotowane przez nas potrawy i cieszyć się nimi po powrocie. Czymże byłyby święta bez prezentów, dlatego już teraz warto zacząć przygotowywać małe upominki na mikołajki dla swoich domowników i przyjaciół. Jeżeli nie udało Wam się wyłapać jakichś super okazji we wczorajszym Black Friday, to pamiętajcie, że w poniedziałek jest jeszcze Cyber Monday, gdzie też możecie znaleźć całkiem sporo dobrych okazji. A 10 grudnia jest dzień darmowej dostawy. Po drodze są też Mikołajki, podczas których wiele firm oferuje zniżki i rabaty. Jeżeli lubicie wysyłać kartki do swoich znajomych i przyjaciół, to to jest też dobry moment na to, żeby już je kupić razem z kopertami i z znaczkami. Sprawdźcie i uzupełnijcie listę swoich adresatów i zobaczcie, czy adresy, które macie wpisane w swoim notatniku, są nadal aktualne. Przygotujcie papiery do pakowania prezentów, taśmę bezbarwną, wciążki, nożyczki, ozdoby i etykiety z imionami, zgromadźcie je w jednym miejscu po to, żeby ich nie szukać gorączkowo w ostatniej chwili. My, jak co roku, będziemy wysyłać paczki do naszych rodzin, więc to też jest ostatni moment, żeby sprawdzić ceny kurierów, ale też, aby sprawdzić aktualizacje dotyczące czasu dostawu przesyłek, ponieważ jak wszyscy wiemy, jest to gorący sezon i może być tak, że dostarczenie przesyłki zajmie więcej czasu niż zwykle. Być może prezenty są i ważne w święta, ale najważniejsze są relacje i nasi bliscy. Mamy nadzieję, że w tym roku będziecie mogli spotkać wszystkich Waszych ukochanych bliskich i spędzić miło razem czas. A żeby to się mogło stać, proponujemy przygotować Wam już listę świątecznych gości i zacząć rozsyłać zaproszenia. A żeby atmosfera była miła, to zacznijcie już tworzyć playlisty z Waszymi ulubionymi świątecznymi piosenkami. I odtwarzajcie je przez cały miesiąc. Jedną z naszych nowych tradycji świątecznych jest to, że mamy Pasujące do siebie czerwone piżamy, w których pocinamy po domu przez cały miesiąc. Do czego i was gorąco zachęcamy. Wpiszcie też w kalendarz wasze świąteczne spotkania ze współpracownikami czy przyjaciółmi. To by było na tyle w tym tygodniu. A jak u was świąteczne przygotowania? Czy też w tym roku zaczynacie nieco wcześniej, aby dłużej cieszyć się magiczną atmosferą? Pamiętajcie, że na naszym Instagramie i na grupie na Facebooku gadamy sobie o różnych około świątecznych sprawach, więc jeśli macie ochotę zapraszamy. Pamiętajcie też o pobraniu planera i zapisaniu się do newslettera na razemlepiejpodcast.pl łamany na podmas. Do usłyszenia jutra! Czołem!